bym cię zgasił jak peta, typie, ty masz 16 lat, ty papierosa widziałeś na zdjęciu. Szukam klopaka. Siema, jestem klopakiem. Siema, jestem klopak. Boże, czy ja już się stoczyłam? Aha, co jest z tymi ludźmi? Katupia, dawno temu nagrałam film właśnie z Movie Start Planet. Właśnie w tym filmie zaproponowałam wam, że jeżeli chcecie, żebym jeszcze raz w to zagrała, to zostawcie 4000 łapek w górę pod tym filmem i zostawiliście. Więc to jest część druga, ale tym razem stworzymy sobie chłopaka, który będzie miał na imię Rudy Grzyb, szukam dziewczyny. Z góry dziękuję wszystkim za łapki w górę, bo jak nagrywam coś innego niż Simsy, to wtedy YouTube zazwyczaj nie poleca moich filmów, więc dzięki. A my sobie zacznijmy od tego, żeby stworzyć w ogóle tą postać. Celem tego trollingu będzie zdecydowanie to, żeby znaleźć sobie dziewczynę. Brałam biały kolor oczu, bo bardziej wygląda jak taki świr, bo w tym wygląda jak taki Seba, tylko że rudy. Rudy Seba. O nie! Musi być ta koszulka żółta, bo on teraz, on normalnie będzie jak dioda. Będzie się wszystkim wyświetlał z 50 km². Klapki z prawdziwego, szczerego złota. O, jesteśmy! Kochani, idzie! Rudy Grzyb idzie po czerwonym dywanie. Uwielbiam to, uwielbiam to normalnie. O, limuzyna jakaś podjechała. Jakiś koleś nas, jakie brwi ma. Zobaczcie na te złote klapki. Cześć, szukam dziewczyny Rudy Grzyb. Witam na mowie. Wow, super wyglądasz, no wiem. Baw się dobrze, szukam dziewczyny Rudy Grzyb. Przy okazji jestem Zack Sky i oprowadzę cię. Zostańmy przyjaciółmi. Nie zasługujesz na nas. Kawiarnia, plaża, centrum handlowe, park dla zwierzaka, Aqualife, nie wiem co to jest. Idziemy sobie na plażę oczywiście. Na plażę powinny być piękne dziewczyny. Ej, laseczki, co to w ogóle jest? Jak Zdena pisała. Chcesz być moją dziewczyną? Przyszedł jakiś koleś stąd od moich lasek. Co? Siema dzi... Napisał, czy mi się wypa... Siema dzi... Koleś napisał... What the heck? Ten co... O matko, czy wy widzicie? Chcesz się bić? Ile bierzesz na klatę? I wyglądasz, jakbyś miał Konoxma na głowie. Chyba się klepałeś sam ze sobą, masz obitą... O matko, jaki wulgarny! Ej, dostaliśmy nowe rude włosy, przypadek? Nie sądzę. Hej, Dziunia! Hej, Dziunia, w grze to możesz mu pucować berło. Boże, co to za koleś w ogóle? Dasz się zaprosić na randkę? O matko, jak koleś wyzywa, zaraz do niego napiszę. 16 lat, dodaję 14+, dasz mordziu grafa, chętnie przyjmę prezenciki, zobacz, a jaki elegancki chłopak. Bym cię zgasił jak peta, typie, ty masz 16 lat, ty papierosa widziałeś na zdjęciu. No siema, zgaś mnie. Zobaczymy, co napisze. Koleś papierosa widział na filmie. Pocisk 10-latka. Ej, no wypraszam sobie, mam 26. Szukam klopaka. Siema, jestem klopakiem. Siema, jestem klopakiem. Boże, czy ja już się stoczyłam? Aha, co jest z tymi ludźmi na tych... Czy ona napisała to do mnie? Gdybym nie chce mi się marnować na ciebie czasu, lecę do SO! Twojej swarte mordeczko, oby jakieś ciebie zechciała! Patrz jak wyzywa! Jakie w ogóle, jaka patola w tej grze, to ja nie wierzę! No wiem, że się nie boisz, koleś jak się spiął tam w ogóle, nie wierzę w to! Pokaż na co cię stać, ale kit! Jak coś wrócę tutaj, on mi grozi, więc czekaj! Ty się boisz swojej starej na wywiadówce! Jesteśmy teraz sami, dziewczyny! Wiem, że mnie chcesz! Że mnie chcesz, baby! Wiem, że mnie chcesz, baby! Ona pisze, że ty się nawet boisz starej na wywiadówce! Ten w ogóle się, kurde, kuśta na jakimś kole jak chomik, która mnie chce, takie ciacho! Ty do ostatnią szansę napiszę. O, ktoś mi dodał. O, hej, ja wszystkim, jakaś miła dziewczyna jest. Hejka, złociutka. Ale jesteś ładna. Jakaś kolesiuwa. Ej, ona chyba nas wygania. Ej, jakiś gang kolesi tutaj wypa.
bo ja coś napisałam swoje i miałam cenzurę. Ja nie przeklinam, jestem kulturalną osobą, wypraszam to sobie. No rudy nie fikaj! Bo ale się napisał, no rudy nie fikaj ty! A w ogóle to my jesteśmy rudy, czajcie to, alergiet, szukam chłopaka. No jestem! Maciek wbił, który w ogóle wygląda jak narkoman. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Jakąś krew ma na twarzy i tak dalej. Jestem najlepszy z tych chłopaków. Ja jestem ochroniarzem Toys. Uważaj, Rudy! Jestem, to ty jesteś Rudy! Czekajcie, napisała do nas jakaś dziewczyna. Jak tu się odczytuje te wiadomości? Tutaj chyba. Hejka, kochanienka. Czy kogo wolicie, Rudego czy mnie? Wolę go, nie zachowuje się jak kit. Nie wiesz co tracisz. Ej, Ry napisał, groźny. Ej, słuchajcie, a ta typiara. Ej, ja tego nie czaję, typiara dodała nas do znajomych. A teraz mi pisze takie słowa. Ale czemu tak brzydko piszesz? Ja jestem miły. Nasz prezent? Co? Najpierw mnie wyzywała, a potem napisała nasz prezent. What? Boże, Rudy, szukasz dziewczyny, nie ma szczęścia. Laska leci na pieniądze. Napiszę może tak. Dam ci, jak pójdziesz ze mną na randkę. I takie, o, takie, taką buźkę z oczkiem puszczę, o. Ona zgodziła się na randkę, udało nam się mówić z dziewczyną. Która z dziewczyn chce zostać moją dziewczyną? Rudy, ja! Nie, no żartowałem, nie masz szans. Hej, welcoming! Dobra, jestem w kawiarni. I ja pójdę na koniec kawiarni i czekajcie, nie będę sobą jak nie poderwę dziewczyn. Hej, ślicznotki! Dobra, idziemy na sam koniec kawiarni. O, jest Jona! Słoneczne! O! O nie, widzi tą wiadomość! Ej, złociuta! Pasujemy do siebie. Ten żółty jak monety w mojej kieszeni! Co lubisz robić? Zapytałam się, to musi być poważna randka. Co się chowasz za jakimś narkomanem? Aha, super zainteresowania. Pa mesze kanizy... Co? Pa mesze kanizy cici? A ile masz lat? Wyjdziesz za mnie? Co? Oświadczyłam się jej, halo, wyjdziesz za mnie? Zastanowię się! Zastanowię się! Napisała, że się zastanowię. Ej, koleś napisał, jak romantycznie. Coraz więcej ludzi się tu pojawia. Czy możemy prosić o chwilę prywatności? Jestem z moją girl na randce. Ziomki, siema, parachy. No nie, uciekła mi! Maciek, chłopie, lej browara. Mam złamane serce. Idź ty, ruda kito. Co? Spadła stąd. Czemu wszyscy na mnie patrzą? Wszyscy przychodzą. Jestem jakąś atrakcją w tej kawiarni? No nie wiem. Patrzycie się na mnie, bo jestem rudy. Nie rudy, bo znowu za dużo wypijesz. Maciek to jest dobry ziomek. Maciek, kocham cię. Maciek, ty jesteś dobry ziomek, tylko ty mnie rozumiesz, tylko ty mnie rozumiesz, nie wolno ci. Maciek, to jest moja bratnia dusza, matko jedyna. Maciek, nie uciekaj, przepraszam, że nazwałam cię narkomanem, tylko ty mnie rozumiesz. Maciek, jesteś prawdziwym przyjacielem, znajdziemy ci lepszą. Ej, ten Maciek jest zarąbisty, weź... Rudy, weź jeść może trochę mniej mandarynek. Spadłowa, to jest rdzawy, a nie rudy. Siła już, ale słuchajcie, serce złamane, ale odchodzę, nie? Więc nic mnie już nie zatrzyma, nie jestem już winna. Piszą do mnie moi nowi przyjaciele. Patrzmy sobie, słuchajcie, co do mnie napisali po tej historii. Co? Ciema, nie znajdziesz swojego rudego grzyba? Dobry jest ten Maciej. Maciej, jeżeli jakimś cudem to ogląda, to dobra, dobra sobie morda. O takich ludzi w tej grze wszyscy walczą. Mówimy do siebie, kochanie, kotku, słoneczko i serce. Zostawiłaś mnie w kawiarni! Piszesz okropnie jak dziecko. Dziękuję, to dla mnie komplement. Widzicie, ja powinnam z prawdziwym, nie wiem, aktorką może. Ja potrafię to czuć. Dzięki, wiem, idziemy szukać ci żony. Oj, Maciek, jesteś taki kochany. Maciek, zapraszam cię do przyjaciół. Macieju, jesteś niesamowity. To było fascynujące, jak ja się uśmiałam. Mam nadzieję, że wy również. Umówiliśmy się na randkę, zostaliśmy odrzuceni, ale znaleźliśmy prawdziwego przyjaciela. Dzięki, kochani, za oglądanie. Ja już kończę ten trolling. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie część trzecią, to teraz zostawcie
5000 łapek w górę pod tym filmem, aż 5, ale pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Jeżeli gracie w tą grę, to wam zwracam honor, czasami śmiesznie, to wszystko było tak typowo humorystycznie, bez żadnej spiny, ani nic takiego, także się nie przejmujcie niczym. I nie dodajcie rudego grzyba do znajomych, ani nie wysyłajcie mi żadnych prezentów na tym koncie, bo ja nie będę grała na tym koncie. Zapraszam na mojego Instagrama piórpodłogapia i na naszą grupę ptaszyn oraz na mojego TikToka piórpia. Dzięki bardzo za oglądanie, pamiętajcie o łapeczkach w górę, jeżeli chcecie kolejną część i hejka, życzę wam miłego dnia i miłej gierki!